kto na nagrody za rywalizację zasłużył i kto je dziś odbierze. Powiem więcej, Zabrze wyprzedza nawet Soczi, bo tam dopiero rozpoczynają rywalizację, a w Zabrzu już wiedzą, kto jest najlepszy spośród najlepszych. To był naprawdę świetny, chociaż niby 13. pechowy rok zabrzeńskiego sportu. Drugie miejsce Górnika w ligowej tabeli nie zdarzyło się od lat, na tym etapie oczywiście rozgrywek, ponad 25. Brawa, brawa, drodzy Państwo. Za tydzień już na Roosevelta, a dzisiaj jeszcze tutaj w hali na Matejki. Szanowni Państwo, Zabrze to po prostu sport od grudnia do grudnia, od poniedziałku do poniedziałku i myślę, że to jest najpiękniejsze. Oczywiście dziś, kiedy mówimy o Zabrzu, mówimy o turystyce poprzemysłowej, o nauce, o różnych odsłonach, ale zawsze sport na pierwszym miejscu. Kiedy robimy badania, ciągle sport wyprzedza wszystko. Tak więc niech tak zostanie i dlatego właśnie te inwestycje, które mają jeszcze wzmocnić te nasze działania. Miejsce 5 Adam Wilkin, miejsce 4 Arkadiusz Kowalski, miejsce 3 Jolanta Psiewicz, miejsce 2 Tomasz Morzyński i numer 1 Wojciech Woźniak. Miejsce 5 Wojciech Gajewski, lekkoatletyka, miejsce 4 Krzysztof Król, siatkówka, 3 Mateusz Cieśnik, piłka nożna, 2 Grażyna Nowak, gimnastyka sportowa i miejsce 1. Czwarty raz z rzędu, po raz pierwszy coś takiego stało się w historii. Wcześniej 2 razy wygrywał z rzędu Waldemar Fornalik, wygrywał również Ryszard Wieczorek w 2007 roku, czego mu życzymy oczywiście za rok, a dziś najlepszy Adam Nawałka. Maślanka, miejsce 10, 9 Marek Piechuła. Bardzo prosimy o European Champion dla mistrzów. Bardzo proszę o wielkie brawa dla całej 10. Miejsce 8 Wiktoria Łopuszańska. Miejsce 7 Michał Kubisztal. 6 Adam Piastowski. Miejsce 5 Adam Dan. Miejsce 4 Mariusz Jurasik. Miejsce 3 Predzius Nakulma. 2 Radosław Sobolewski. I numer 1 Mateusz Zachara. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie głos. Jest to pierwsza taka nagroda, którą otrzymałem, więc na pewno ogromnie się z niej cieszę. I przede wszystkim jeszcze chciałem podziękować kolegom z drużyny, bo przecież gdyby nie oni, na pewno by mnie tutaj nie było. Dziękuję.